Strata dla nas dzisiaj, czy nie zdobycie dla nas 3 punktów, wiadomo, że oznacza to, że oddaliliśmy się bardzo, ale to bardzo od tej pierwszej 8. Na pewno wyszliśmy z tym przekonaniem, żeby ten mecz wygrać. I może nie rozegraliśmy wielkiego meczu, ale na pewno stworzyliśmy sobie najwięcej sytuacji do strzelenia bramek w tego niż we wcześniejszych trzech meczach. Jeżeli się takie sytuacje nie wykorzystuje, no to ciężko. Ciężko, żeby mecz wygrać, no bo jakie sytuacje do strzelenia bramki, jak nie tak jak czy sytuacja Cieciury, czy sytuacja Jarocha, czy po części Brągiela. Są takie sytuacje, no, które muszą być wykorzystane. I jeżeli byśmy na pewno tą bramkę strzeli, to na pewno i drużyna by się lepiej poczuła i na pewno byśmy dostali wiatr w żagle i na pewno, tak mówię, walczylibyśmy, czy zdobylibyśmy te trzy punkty. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać, ale z rozgrzewki zszedł Białożyt, który jak to się można powiedzieć, ciągnął nam ten środek pomocy, problem z sercem, naprawdę jak nie jeden zawodnik, to drugi wyskakuje, także naprawdę jest ciężko, a przed takim ważnym meczem, gdzie ten środek pomocy, tak jak mówię, dobrze funkcjonował w ostatnim meczu, zwłaszcza Białożyt, który tak mówię, był w dobrej formie, nie ma po części go schodzi w marszu, z marszu wchodzi Masiuda i widać, że stara się, ale to nie jest to, co powinno być, ale tak powiedziałem, generalnie te sytuacje, które mieliśmy, to musimy wykorzystać, obojętnie czy to się gra u siebie, czy na wyjeździe i w takim meczu, jeżeli się bramek nie strzela, to ciężko jest mecz wygrać, a remis w tym momencie nas, można powiedzieć, nie urządza, bo to jest dla nas strata 2 punktów, całkiem inaczej sobie wyobrażałem, że ta sytuacja punktowa po tych 4 meczach będzie inna. Niestety życie zweryfikowało to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. I zostały następne mecze, w których trzeba wyjść i pokazać, że rzeczywiście ten zespół potrafi grać i potrafi mecze wygrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.